Witajcie kochani w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy jedzenie z fast foodów i nie tylko. Jesteśmy dzisiaj na autostradzie A1 w kierunku Torunia. Wow. I za chwilę podjedziemy do Burger Kinga, a następnie do dwóch pozostałych sieci fast foodowych, KFC i McDonalda oraz Biedronki, aby przetestować wodę. Ja bym poprosił dzisiaj dwie wody. Jedną, dwie wody. Tak. Gazowane, niegazowane. Jedną wodę gazowaną, drugą wodę niegazowaną. Dobrze, woda gazowana i niegazowana dla pana. Coś jeszcze? To wszystko będzie. Dobrze, zapraszam do ostatniego okienka. Dziękuję uprzejmie. Dobra, o, dzięki uprzejmie. O, paragonik, dzięki. Dzięki, na razie. No to właśnie otrzymaliśmy nasze zamówienie. Są to dwie wody, krystaliczne źródło. Za te wody zapłaciliśmy 7 zł i 90 groszy, co wyszło za jedną wodę 3 zł i 95 groszy. Zawartość składników mineralnych jest 266 mg na litr, tak więc jest nisko mineralizowana. Nasz gość Jacek ocenia wodę gazowaną. Uwaga, degustuje. Degustacja. Mokra. No. Zimna. Tak. Wyczuwałem kamień. Kamień wyczuwasz? Taki kamień, kurwa, taki mineralny. Mineralny kamień. Ciężko przez gardło przechodzi. Aha, dobrze. To jest ocena Jacka. Teraz może ja zdegustuję. Woda, krystaliczne źródło z Burger Kinga. Pokaż mi swoją moc. Dobra, gazowana, zimna, dobrze nawilża usta, czuję też, że moja jama ustna też jest nawilżana przez tą wodę. Nie ma takiego smaku, który wyrywa się na pierwszy plan. Ona jest nisko mineralizowana, tak więc tam za specjalnie dużo tutaj nie ma co do powiedzenia. Jest dobra, mi smakuje, jest dobrze zmrożona, nawadnia organizm zapewne. No to teraz przejdziemy do wody niegazowanej. Degustuję pierwszy. Wasze zdrowie. Ta bardziej nawilża jamę ustną. Ale ona, ja widzę, że ona gazu nie ma. Wow. Nie ma gazu. Taka na zapchanie. Wiecie, jecie coś i na zapchanie popijecie. Lepiej przechodzi przez gardło? Tak, tak. Troszeczkę lepiej, bo pęcherzyki gazu nie podrażniają gardła. O. Więc jest troszeczkę lepiej. No. Ci powiem, że taka delicious. Tak? Taka no, chłodna. Taka bardziej mokra od tamtej. Tak? No, taka dosyć ci powiem, ale tak o 5% tylko. O 5% bardziej mokra od tej od gazowanej. Gazowanej. Wystawiamy wspólnie. 6 na 10. Takie mocne 6 na 10. Właśnie chciałem ci, Jacek, zadać pytanie, czy ty wiesz, co robisz ze swoim życiem? Jadę do Maka kupić wodę za piątaka. Poproszę dwa razy wodę. Jedną gazowaną, drugą niegazowaną. Czy to wszystko? Tak. Przepraszam, do pierwszego okienka. Okej, dziękuję uprzejmie. Dobry. O, zimne? Ja, dobre są. Dzięki, na razie. Jesteśmy właśnie po zakupie wody z McDonalda. Za jedną butelkę zapłaciliśmy 4 zł i 80 groszy, co dało nam razem 9 zł i 60 groszy. Kropla Beskitu, która należy do Coca-Coli, i za chwilę przejdziemy do oceny walorów smakowych. W krystalicznym źródle z Burger Kinga było 266 mg na litr składniki mineralne, a tu mamy aż 347. Pierwszy testuje Jacek. Coś mi się nie podoba, kurwa, nie, już jestem niezadowolony z niej. A czemu? Jest ciepło. Ale nie aż tak mocno, weź oceń, czy mocno? Nie, no taka dosyć gazowana. No. Taka mokra. Mokra, gazowana, no. Wapnia nie czuć. Nie czuć wapnia? Nie. Dobra, ale nie pomarańczowa. Też nawilża jamę ustną. Też zwilża podniebienie dobrze. Woda nasycona dwutlenkiem węgla, jak to woda. No to przejdziemy teraz do oceny niegazowanej i zobaczymy, czy warto. Bąbelki powietrza, które się unoszą ku górze. Delikatna w smaku. Dużo lepsza niż ta gazowana. Tak
od razu jest ta nuta delikatności wyczuwana. Naprawdę muszę powiedzieć, że z tych wszystkich mi smakuje ta najlepiej, dlatego że więcej za nią zapłaciłem, to też mi troszeczkę walory smakowe podnosi. Bo mogę wam powiedzieć, że mógłbym ją pić i pić bez końca. Nie byłoby końca w tej wody. Tak mi zasmakowała. Czas na Jacka, który ocenia, jak smakuje mu ta woda. O kurwa stary, ale dobra. No normalnie jakby mi Pan Jezus gołą stópką po gardle przejechał, kurwa, nie? O, ale delicious. Taka dobra ta woda. Kocham ją, kurwa. Tak? Kochasz ją? Biorę całą. Bierzesz całą? No. Już jest twoja. Już jest twoja. A jak nawilża? Dobrze nawilża? Zajebiś. Tak? Tak? Jesteś z niej zadowolony? Bardzo. Woda za 5 zł. No. Kurwa, ale zakochałem się w niej, nie? No to teraz jedziemy do KFC, aby przetestować wodę z KFC. Ja bym poprosił dwie wody. Jedna woda gazowana, druga woda niegazowana. Dobrze, oczywiście zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, dzięki. My dziękujemy uprzejmie. Do widzenia. Chyba ja skądś się kojarzę. Skądś kojarzę te wody. Ty, w sumie ja też. Lecę wodę gazowaną. Za wody zapłaciliśmy, tu się wam wyświetla, nie będę paragonu już pokazywał, bo wierzycie na słowo. Muszę powiedzieć, że tutaj dobrze wyczuwalny jest dwutlenek węgla, który znajduje się... Nie, ani właśnie to jest znacznie najgorsze, że nie czuję kurczaka ani frytek tutaj w tej wodzie. Też dobrze nawilża jamę ustną, dobrze podniebienie nawilża, język też przepłukuje w miarę dobrze. No muszę ci powiedzieć, że jest dobra ta woda, mokra, w miarę dobrze się komponuje z powietrze. Komponuje się z powietrzem, kurwa, serio. Wapń. Wapń wyczuwasz w tym? Tak, wyczuwam, jest bardzo intensywny, dwutlenek węgla. Świetnie komponuje się z powietrzem. Tak? Jest bardzo pyszna. Jesteś zadowolony z niej? No, bardzo. No to teraz przechodzimy do oceny wody niegazowanej, krystaliczne źródło. Jest bardzo dobra, w sumie... Taka sama. Taka sama, tak? Tak. Tylko bez gazu. Tylko bez gazu, bez powietrza, bez wiatru. Naprawdę woda spełnia swoje zadanie, nawilża, przemywa, obmywa język dobrze. Komponuje się z powietrzem. Dobrze komponuje się z powietrzem tak samo jak poprzednie wody. No a teraz jesteśmy po zakupie wody w Biedronce. Mamy tutaj dwie wody, jedną niegazowaną, drugą gazowaną. Biedronka! Nie żadna podróba. Za dwie wody zapłaciliśmy złoty 8, co znaczy, że 54 grosze kosztowała jedna woda. Teraz przejdziemy do jakże rzetelnego testu wody z Biedronki. Ja się boję. Jesteś na to gotowy? To lecimy. Woda z Biedronki. Pokaż nam swoją moc. Pamiętaj, że cię subskrybowałem. Aha. Żadnego smaku, zwykła woda. Z gustu. Dobra, jest zdecydowanie najwięcej gazu w niej. Jest wysoko nasycona dwutlenkiem węgla. Podkreśla to charakter płynny wody. Całkiem nieźle te bąbelki komponują się z powietrzem, bo zanikają. Nawilża usta, nawilża podniebienie, język dobrze opłukuje. Ja jestem z niej zadowolony. Teraz Polaris niegazowany. Czuć minerały. Tak? No. Czuć w niej, a mocno te minerały czuć? Poczułem moc wody. Tak? No, z Biedronki. Poczułeś moc wody z Biedronki? Tak, przekonałem. Za 50 groszy? No. Przekonała cię. Plus 10 do siły od razu, nie? Tak? Od razu się... No to ja muszę aż połknąć. Niczym się nie różni od tej gazowanej, oprócz tego, że nie ma gazu. I to by było na tyle. No to teraz my przechodzimy do naszego podsumowania. Tu wyświetlają się wam ceny, jakie zapłaciliśmy za te wody. Która woda jest najlepsza? Bo moim zdaniem wszystkie są na równi. Czy była jakaś woda, która cię urzekła aż tak, że musiałbyś ją kupić, musiałbyś wydać za nią więcej pieniędzy niż normalnie? Woda z maka za... Piątaka. To jest... I to ci najlepiej smakowało. Tak, to jest. Bo była. To jest mój Bóg. Tak więc testy wody wyszły nam pomyślnie. Dziękujemy tym, którzy dotrwali do tego momentu. Zachęcam was do wbijania na grupę Bojownicy Krychy. Zachęcamy do zasubskrybowania, do zostawienia lajka. Dużą łapę. Dobijcie kilka tysięcy łapek. Ja zobaczę, że testy wam się podobają. I lecimy i testujemy powietrze. Serio? No serio. Wasze zdrowie. Pijcie wodę. Ah.
Dobra, limonkowa.